Property News Podcast. Aneta Wieczorek, Chodyra, propertynews.pl. Renata Kindeczysz, Metro Properties Polska. Renata Kindeczysz jest znana w branży jako taka osoba bardzo ciekawa wszystkiego. To prawda i czy to dobrze z punktu widzenia lidera? Zdecydowanie prawda. To jest moja dominująca cecha. Jestem ciekawa wszystkiego. Jestem ciekawa ludzi. Jestem ciekawa nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Tak, zdecydowanie. Jestem absolutnie ciekawską osobą. Ale jak to się przejawia? Pani rozmawia częściej, czy raczej częściej czyta, słucha, czy wszystko razem? Ja myślę, że wszystko razem, dlatego że w momencie, kiedy mnie coś zaciekawi, to naturalnie chcę się dowiedzieć czegoś więcej. No i to wiąże się z tym, że albo zaczynam czytać na ten temat, albo szukam kogoś, kto wie więcej niż ja i rozmawiamy. Albo też, jeśli mogę komuś pomóc, no to oczywiście też wtedy ja mówię, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest siła, która mnie napędza od dzieciństwa. A czy są takie dziedziny, które inspirują panią najbardziej? Najbardziej inspiruje mnie literatura. Lubię czytać i lubię też oglądać filmy, które wybiegają trochę dalej w przyszłość. Są to takie filmy bardziej science fiction czy popularno-naukowe. Lubię też czytać różne artykuły na temat nowych odkryć. Także to wszystko sprawia, albo też branżowe artykuły, gdzie pojawiają się jakieś nowe rozwiązania, nowe trendy. To jest wszystko to, co jest jak najbardziej moją siłą napędową. I taką chyba też częścią pewnych wizji, które później są wdrażane w firmie, albo o których państwo myślicie. Zdecydowanie tak, tylko tutaj dodałabym jeszcze jedną rzecz, która mnie charakteryzuje i to jest coś takiego, gdzie ja po prostu jak widzę, że jakieś rozwiązanie już jest bardzo długo używane i pojawiają się nowe trendy, to widzę pewną rozbieżność i zaczynam szukać nowych rozwiązań. Czyli to, nie chcę powiedzieć, że ja się nudzę po prostu czymś, tylko ja jakby odczuwam, że czas na nowe rozwiązania. Więc to jest taka ciekawość, ale też równocześnie poszukiwanie jakby nowych rozwiązań, jeśli widzę, że gdzieś pojawia się jakaś nisza, jakiś problem, który nie jest zaopiekowany. Czyli tak naprawdę ta ciekawość napędza panią. Zdecydowanie i też daje mi jakby inspirację do tych właśnie nowych rozwiązań i do tworzenia wizji. No bo wizja nie tworzy się tylko jakby w umyśle czyimś i ona nie jest oderwana od rzeczywistości, tylko wizja bierze się właśnie z obserwowania takiego szerokiego monitorowania rynku, prawda? I tego, co się dzieje dzisiaj na świecie. Pamiętam jedną z naszych rozmów, gdzie opowiadała pani o pewnym rozwiązaniu technologicznym. Ja nie pamiętam już, czego dotyczyło to rozwiązanie, co to było za rozwiązanie, ale pamiętam z jaką fascynacją, z jakim zaangażowaniem pani o tym opowiadała. I teraz pytanie, czy zawsze we wszystko angażuje się pani całą sobą? Tak, jeśli jest to rzecz, która dla mnie jest ważna, to jak najbardziej angażuję się całą sobą, ale też dbam o to, żeby zaangażować w to zespół. Zespół ludzi, z którymi pracuję, zespół fachowców i ekspertów, ponieważ wiem, że samemu świata się nie zmieni. Skoro już jesteśmy przy zespole, stoi pani na czele teamu, który ma w zarządzaniu 900 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. A dzisiaj to nie jest łatwy kawałek chleba. Jak w tych obecnych czasach rozmawia się i z partnerami biznesowymi, i z zespołem? I co jest kluczowe w tych relacjach? Czy ja uważam, zawsze uważałam od samego początku, że kluczowe w relacjach z partnerami biznesowymi i z zespołem jest szczerość. I oczywiście w momencie, kiedy te rozmowy stają się trudne z takiego czy z innego powodu, to myślę, że bardzo ważne jest nadal być szczerym i ustalić miejsce, w którym możemy pogodzić nasze interesy. To łatwe? Nie, to nie jest łatwe, ale to się udaje. To się udaje pod warunkiem, że obie strony traktują się z szacunkiem, mają do siebie zaufanie i mają wspólny cel.
to wtedy nie wyobrażam sobie, żeby się nie udało. Szacunek, to słowo padło, bo nie ukrywam, że podpytałam różne osoby o pracę z panią i ten szacunek pojawiał się w wielu przypadkach. Ogromny szacunek. Z tego, co wiem, praca z panią jest ogromną satysfakcją. Dobrze to wiedzieć i słyszeć. Bardzo dziękuję. Ale o tym też świadczy niska rotacja pracowników. I teraz pytanie, jak sprawić i co robić, żeby ludzie chcieli pracować w danej konkretnej firmie i dla tego konkretnego lidera? Myślę, że zdecydowanie trzeba, jakby to powiedzieć najprościej. No szczerość tutaj jest absolutnie niezbędna również w tych relacjach. Myślę, że zespół powinien wiedzieć o tym, że no, musi realizować oczywiście swoje zadania, prawda? Ale dobrze jest, jeśli wierzy w wizję lidera i bardzo dobrze jest, jeśli rozumie tę wizję, rozumie kierunki strategiczne, wie dlaczego tam w ogóle, dlaczego w tym kierunku idziemy. No a potem jest też bardzo sprawiedliwie i w taki transparentny sposób rozliczany z osiągania tych celów. Po drugie wierzę, że lider absolutnie, to jest podstawa bycia dobrym liderem, to jest dotrzymywanie słowa. Dotrzymuje pani słowa? Tak, dotrzymuje słowa, a jeśli się zdarzy, że z jakichś no, okoliczności, nad którymi ja no, nie jestem w stanie zapanować albo nie mam na nie wpływu, to również jakby tłumaczę i też daję coś w zamian, prawda? To nie jest na zasadzie nie, bo się rozmyśliłam albo zmieniłam zdanie. Jeśli zmieniam zdanie, bo to się zdarza, ja również zmieniam zdanie dlatego, że przychodzi do mnie ktoś inny z mojego zespołu i mówi, słuchaj, wiesz co, to nie jest najlepszy pomysł. Ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby wysłuchać argumentacji tego człowieka czy grupy ludzi i zmienić zdanie. Ja też jestem tylko człowiekiem, jestem omylna. Ale właśnie wydaje mi się, że jakby to są chyba takie cechy, które sprawiają, że się łatwiej pracuje nam wszystkim. I to, że wszyscy jakby czują, że mają wpływ też na to, w którym kierunku idziemy. Mogą śmiało wyrażać swoje poglądy. No nie zawsze jakby sam fakt, że wyrazili swój pogląd sprawia, że robimy dokładnie tak, jak ktoś chce, ale przynajmniej mają prawo głosu, prawda? I możemy o tym spokojnie porozmawiać, możemy wszyscy o tym porozmawiać. Także wydaje mi się, że to chyba o to chodzi. Ma pani ogromne doświadczenie. To jest 20 lat, czy? Ponad 20, no już teraz to już bym wolała nie wyliczać tak do końca. Wiele lat w branży i nieruchomościowej, i handlowej, w branży zarządczej, tak? Zarządzania. Czy te cechy lidera zmieniły się w tym czasie? Co jest dzisiaj takie najbardziej aktualne, nad czym trzeba pracować i co może być wyzwaniem dla państwa, jako tych osób, które no, stoją na czele firmy? Czy wydaje mi się, że dzisiaj, tak jak pani już zauważyła, sytuacja jest znacznie trudniejsza niż na początku naszej działalności. Rynek się zmienił, zmieniły się oczekiwania konsumentów, to wszyscy wiedzą, więc tego nie ma sensu powtarzać, ale też zmieniły się oczekiwania pracowników. I w tej chwili na przykład wydaje mi się, że lider powinien być trochę bardziej elastyczny, nie tylko w rozmowach ze swoim zespołem, ale też ogólnie rzecz biorąc bardziej elastyczne. Słyszymy ciągle, że niektóre firmy wzywają na przykład na siłę swoich pracowników do biur. Mam tutaj na myśli okres, prawda, po pandemii. Wydaje mi się, że chyba najważniejsze jest, żeby wypracować pewien kompromis, bo ja rozumiem, że praca wyłącznie w trybie home office może nie jest do końca możliwa dla wielu firm i jest niewskazana. Natomiast fajnie jest wypracowywać kompromisy w tym również. Dlatego wydaje mi się, że ta elastyczność, otwarty umysł, poszukiwanie nowych rozwiązań, myślę, że to jest czas na poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych technologii, chociażby dlatego, że no, mamy wszyscy bardzo gorący temat, zwłaszcza w nieruchomościach, strategia ESG, prawda? To jest bardzo duże, nawet nie wiem jak to nazwać, to jest bardzo duże wyzwanie dla wielu firm i to nie chodzi tylko o nieruchomości, ale generalnie rzecz biorąc o strategię całej firmy. Także uważam, że to jest czas, kiedy trzeba mieć takie dwie podstawowe cechy, to właśnie być elastycznym, ale również otwartym i poszukującym nowych rozwiązań, nowych modeli biznesowych, bo bez tego po prostu będzie bardzo ciężko i to się może po prostu nie udać. A czego jeszcze chce Renata Kindeczysz od siebie, od zespołu, od branży? Ja bym chciała, żeby właśnie nasza branża powitała z uśmiechem zagadnienie zrównoważonego rozwoju, czyli to sustainability, prawda? I żebyśmy byli pionierem w gospodarce,
żebyśmy byli tą branżą, która najszybciej się do tego dostosuje, dopasuje i żebyśmy po prostu poszukiwali nowych rozwiązań i nowych modeli biznesowych ku uciesze, myślę, i satysfakcji również naszych klientów. Tego życzę, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.